Adam Mickiewicz żył w latach 1798-1855. Jeden z największych poetów polskiego romantyzmu. Poeta na skalę europejską. Autor epopei narodowej. Dziady, część czwarta, to dramat romantyczny, jedna z czterech części dramatu, która zawiera idee romantyczne i główne wątki miłosne. Głównymi bohaterami są pustelnik, duch, który później okazuje się być mężczyzną o imieniu Gustaw, ksiądz rozmawiający z pustelnikiem, dzieci księdza oraz chór. Jest 2 listopada, dzień zaduszny. Znajdujemy się w domu księdza. Widać nakryty stół, przy którym ksiądz wraz z dziećmi przed chwilą zjadł wieczerzę. Na stole stoją 2 świece. Pali się także lampa przed obrazem Najświętszej Maryi Panny. Na ścianie wisi zegar. Ksiądz, ze względu na przypadające tego dnia święto, proponuje modlitwę za duszę szczyśca. Nagle jednak rozlega się pukanie do drzwi. Wchodzi dziwacznie ubrany pustelnik. Dzieci są przerażone. Krzyczą, że to trup, trup, upiór, ladaco. Pustelnik potwierdza, że jest umarły dla świata. Na pytanie księdza, któremu się zdaje, że już widział tę osobę, mówi, że owszem, był tutaj 3 lata temu, tuż przed śmiercią. Słowa pustelnika są bardzo niezrozumiałe, tak samo jak całe jego zachowanie. Mówi, jak źle tułać się po ziemi, o niesprawiedliwości losu, skrajnych emocjach. Pustelnik zaczyna podkreślać, jak wielkim szczęściem jest spokojne życie, pozbawione niepokojów, tęsknot, nieszczęśliwej miłości. Mówi o żarze, który płonie w jego duszy, mimo deszczu i chłodu na dworze. Ksiądz nie rozumie nic z tych opowieści. Stwierdza wręcz, ja swoje, a on swoje, nie widzi, nie słucha. Ksiądz proponuje jednak pustelnikowi, że pomoże mu się przeprawić na drugą stronę. Młody przybysz twierdzi, że jest już umarły. Dzieci zwracają uwagę na dziwaczny strój pustelnika. Wytarty, podszywany z różnych kawałków materiału, ma trawę i liście we włosach. Pustelnik ostrzega jednak dzieci przed wyśmiewaniem nieszczęśliwych ludzi, gdyż on przed laty postąpił tak samo. Wyśmiał pewną kobietę, która również wyglądała ubogo i miała na sobie podarte ubrania. I karą za to jest właśnie czyściec, czyli to, gdzie teraz pustelnik się znajduje. Zegar wybija godzinę 9. Rozpoczyna się godzina miłości. Pustelnik mówi o książkach, które ukształtowały jego wyobrażenie o miłości. Cytuje Wertera, różne pieśni miłosne. Bierze do ręki nową Heloizę Rousseau i cierpienia młodego Wertera, Goethego, nazywając je książkami zbójeckimi. Lektury tych książek sprawiły, że zaczął szukać boskiej kochanki, idealnej kobiety, z którą mógłby stworzyć szczęśliwy związek, idealnej miłości, pełnej namiętności, pełnej porywczych chwil. Żył w sferze marzeń, nieustannych fantazji. W życiu kierował się poezją i uczuciami. Jednak uczucie, które znalazł, uczucie ogromnej, przepełniającej go miłości, uczyniło go nieszczęśliwym. Pustelnik funkcjonuje wręcz gdzieś na granicy obłędu. Mówi o przyjacielu, który został na dworze i przynosi ze sobą do izby gałąź jedliny. Nazywa go swoim bratem, pyta o niego, mówi o nim, do niego opowiada. Jest on jego bratem, jak twierdzi. Później nazywa gałąź cyprysem i traktuje go jako pamiątkę rozstania z ukochaną, gdyż od niej to dostał listek, maleńki listek cyprysu, który obficie skropiony jej łzami, zakopany w ziemi, wyrósł na okazałe drzewo. Pustelnik wierzy, że rozstanie nie było ostateczne. W tej części utworu
wygłasza teorię bliźniaczych dusz, które związane przez Boga na wieki nigdy się nie rozłączą. Oznacza to, że jeśli zakochali się w sobie, to po śmierci będą na wieki razem. Jeśli wspólne szczęście na ziemi nie jest możliwe za życia, nadejdzie ono właśnie po śmierci. Wspomina także chwilę rozstania z ukochaną. Oznajmiał jej, że wyjeżdża nazajutrz. Dziewczyna, słysząc te słowa, mówi krótkie: bądź zdrów. Dodaje cicho: zapomnij. Pokazuje mu, że uwalnia go od siebie, pozwala mu odejść bez żalu, bez smutku. Pustelnikowi w pewnym momencie wydaje się, że ksiądz nie rozumie, czym jest miłość mężczyzny do kobiety. Ksiądz zaskakuje jednak swojego gościa. Opowiada, że jest wdowcem. Musiał pochować ukochaną żonę i dwójkę dzieci. Na to pustelnik odpowiada, że dziewczyna jest już żywcem pogrzebiona, gdy tylko zawołają na nią żono. Według pustelnika istnieją trzy rodzaje śmierci. Pierwsza pospolita, ze starości lub choroby. Tutaj opowiada historię Maryli, wspaniałej dziewczyny, młodej, która umarła niespodziewanie. Opisuje momenty jej śmierci, konania, ciała sinnego, leżącego na łące. Drugą śmiercią jest śmierć powolna, bolesna, spowodowana rozstaniem się dwojga kochanków, czyli ta, którą przeżywa aktualnie pustelnik. Jest też także trzecia śmierć, tak zwana śmierć wieczna. Jest to wieczne potępienie za grzechy. Gdy zgrzeszymy, popełnimy grzech najcięższy, Bóg nie pozwala nam bezpośrednio wejść do nieba. Ksiądz uważa, że pustelnik nie jest zbrodniarzem, że Bóg wybaczy mu nawet zbytnią namiętność, zapamiętanie się w uczuciu. Uspokaja go, że na pewno otworzą się dla niego niebieskie bramy. Pustelnik na te słowa myśli, że ksiądz musiał go kiedyś podsłuchać albo wyłudzić jakąś tajemnicę na spowiedzi, bowiem zaczyna rozumieć zbyt dużo z chaotycznej wypowiedzi. Myśli, że ksiądz widział być może obraz, na którym pustelnik uwiecznił swoją tajemniczą ukochaną, którą pokazał niechybnie paru osobom. Czasem też zdarzało mu się opowiadać coś przez sen. Mówi, że kiedyś podsłuchał go robaczek świętojański i ten na pewno opowiedział wszystko księdzu. Wtem odzywają się dzieci, myśląc, że to cud, żeby rozmawiać z robakiem, tak jak z człowiekiem. Tutaj odpowiedzią pustelnika jest opowieść o pewnym lichwiarzu. Mężczyźnie, który był bardzo skąpy i zachłanny. Nie pomógł nikomu, nawet w największej biedzie. Po śmierci pokutował zatem w ciele małego robaczka świętojańskiego, zaklętego i zamkniętego w kantorku stojącym w domu księdza. Robaczek kołatek, zamknięty, gdzie niegdyś przechowywał swoje pieniądze, tuła się tak po świecie. Tymczasem zegar wybija godzinę 10. Pieje kur, gaśnie jedna ze świec znajdujących się na stole. Rozpoczyna się godzina rozpaczy. Wówczas to ksiądz rozpoznaje w pustelniku Gustawa, swego dawnego ucznia i przyjaciela. Wymieniają czułości, tęsknoty. Gustaw ma do swojego nauczyciela wielkie pretensje, że nauczył go czytać. Ponieważ od chwili, gdy wziął do ręki pierwszą księgę, jego życie stało się męką. Wszystkie książki niosły bowiem dla niego zgubną treść. Gustaw sięgał bowiem po lektury związane z miłością, z namiętnością. I to było właśnie dla niego zgubne. Mówi jednak, że wybacza mu ze względu na niemalże ojcowską miłość księdza do swego ucznia. Chce uścisnąć go jeszcze raz, póki to możliwe, zanim zgaśnie druga świeca, zanim zegar wybije północ i Gustaw zniknie. Opowiada o tym, jak niedawno odwiedził swój rodzinny dom. Jeszcze za życia, gdy wrócił z dalekiej podróży,
zastał swój dom opustoszały, zniszczony. W środku była jedynie kobieta, staruszka, która niegdyś była gosposią. Opowiada, że wszyscy poumierali bądź wyprowadzili się i od dawna w domu nie ma żywej duszy. Gustaw błądził po lasach, po polach. Dotarł w końcu w pewne miejsce. Był to pałacyk, w którym słyszał toasty, śpiewy, głośne krzyki. Natrafił bowiem na wesele. Było to wesele jego ukochanej z pewnym mężczyzną. Nie chciał wtargnąć na przyjęcie, dlatego uciekł do parku, gdzie niegdyś rozmawiał po raz ostatni ze swoją ukochaną. Padł bez duszy w ogrodzie. Ocknął się i płakał leżąc na trawie. Z kolejnych słów Gustawa wynika, że popełnił wówczas samobójstwo. Gustaw dotąd jeszcze nie pogodził się ze stratą. Oskarżał kochaną o zniszczenie więzów, które stworzył sam Bóg. Zarzuca jej niestałość w uczuciach i zamiłowanie do bogactwa. Przeklina jej urodę i wdzięki. Jest rozdarty. Twierdzi, że to ukochana jest winna jego wiecznym męczarniom, że to ona go zabiła, a jednocześnie podziwia ją. Wyraża zamiłowanie do jej urody, miłość. Próbuje o niej zapomnieć, chce wymazać ją z pamięci, żeby jego cierpienia się zakończyły. Nie udaje mu się to jednak. Popada w coraz większe szaleństwo, w końcu wyjmuje sztylet i chce nim przebić swoją pierś. Jednak wtem zegar wybija 11. Kurpieje po raz drugi. Gaśnie też druga świeca. Rozpoczyna się godzina przestrogi. Na samobójczy gest ze sztyletem w ręku do pokoju wchodzi ksiądz. Gustaw uspokaja go, chowając sztylet, mówiąc, że i tak życia mu niewiele pozostało, ale to jeszcze nie był ten moment. Mówi, że był to tylko symboliczny gest. Dopiero teraz, w godzinie przestrogi, Gustaw wyjawia prawdziwy cel swego przybycia. Wspomina, że kiedy wszedł do domu księdza, ten modlił się za dusze cierpiące w czyśćcu. Pyta więc, dlaczego ksiądz zakazał obchodzonych dotychczas dziadów. Ksiądz twierdzi, że to pogańskie święto, dawny zabobon, który kościół musi tępić. Ksiądz nie dowierza, że Gustaw jest upiorem, ponieważ nie wierzy w duchy. Boi się słów przybysza, zaklina się na Boga, modli się. Gustaw, aby udowodnić mu, że istnieją duchy i upiory, wzywa ducha lichwiarza z kantorka. Ten odzywa się z prośbą o troje paciorek. Dopiero w tym momencie ksiądz zdaje sobie sprawę, że Gustaw jest upiorem i dopytuje się swojego byłego ucznia, czego ten potrzebuje, dlaczego jest zmartwiony. Oferuje mu nocleg. Gustaw mówi, że są jednak inni bardziej potrzebujący. Pokazuje na ćmy, na motyle, na duchy nieczułych bogaczy i złych cenzorów. Za nich nie warto się nawet modlić. Ale są też inne, bardziej godne litości istoty. To dla nich właśnie Gustaw ścisnął swoje życie w te 3 krótkie godziny i na nowo przeżywał swoje cierpienia, aby pokazać księdzu, że obrzęd dziadów powinien wrócić, gdyż dusze tułające się po czyśćcu potrzebują pomocy. Gustaw przez te 3 godziny pokutuje za swój grzech i chce, aby ksiądz zauważył na podstawie jego przykładu i pomagał innym duszom. Gustaw jak cień do tej pory błądził za ukochaną. Jego oczekiwanie skończyło się jednak wraz ze śmiercią. O 12:00 duch znika. Gustaw wie, że musi czekać na połączenie się z ukochaną do momentu jej śmierci. Wierzy w istnienie bliźniaczych dusz. Wierzy, że to Bóg złączył ich na wieki. Musi czekać, dopóki ona nie wyda ostatniego tchnienia.
Kurpieje, gaśnie ostatnia lampa przed obrazem. Gustawa już nie ma. Chór powtarza jego słowa. Tak kończy się czwarta część Dziadów.